Panowie mają problemy w finansach. Jest jakaś strata, jakieś niepowodzenie i panowie patrzą się wstecz, patrzą w przeszłość. Przeszłe zdarzenia, inwestycje, działania doprowadziły panów do pogorszenia stanu ich majątku. A na tych panów patrzą się królowe. Królowe kluczy, tak samo jak oni. Królowe biznesu, królowe finansów. Paniom tutaj doskonale się wiedzie. Panie odnoszą sukcesy. Awans pracy, podwyżka, wszystko tutaj jest możliwe. Ale panowie jakby uciekają od tych pań. Uwolnienie się od karmy. Panie tutaj uwalniają się od tych panów. Jest jakaś podróż w jakiejś sprawie. Sprawa jest w tej teczce. Jest jakaś podróż, by wykonać działanie. To działanie będzie bardzo owocne. Dzięki niemu będziecie patrzeć pozytywnie daleko w przyszłość. Może być to na przykład podróż do nowej, lepszej pracy. Albo załatwienie jakiejś sprawy w jakimś urzędzie, co sprawi, że przyszłość będzie piękna i bezpieczna dla was. Panie czują się osamotnione, co tylko udowadnia, że panowie gdzieś się oddalili. Nie słuchacie waszej duszy, nie słuchacie ludzi wokół was, którzy dobrze wam życzą i mają wskazówki dla was. Bo wy im nie wierzycie, nie ufacie ani tym ludziom, ani waszej duszy, która robi wszystko, co może, by tych wskazówek jak najwięcej wam dostarczyć. A przez to, że nie będziecie słuchać tych ludzi, będziecie mieli złe informacje na temat jakiejś sprawy, jakichś osób, fałszywa informacja. Jeżeli wykonacie jakikolwiek ruch związany z tą fałszywą informacją, stracicie, będzie źle. Więc warto posłuchać mądrych ludzi, którzy dobrze wam życzą.